domach ten wiatr jest dziurawy. Dlatego, że już ta fajnie powiedziała, że będę miał połączyć. No i mamy konewkę. Czyli to będzie fontanna z funkcją nawadniania. Dwa w jednym. Chyba panowie nas skasują troszkę więcej. I chyba panowie zwyczajnie uszkodzili pojemnik, odmierzając miejsce do kopania. Co? Panowie nie zrobili podsypki. Podsypka jest po to, żeby cały spód pojemnika był idealnie wypoziomowany. Żeby nie było tam żadnych nierówności, bo podczas zalania go wodą może się przesunąć, pęknąć i tak dalej, i tak dalej. Trzeba ma to obsypać, nie? To. No tak, to, żeby to się nie ruszało. No. A teraz, panowie, sypiecie ten piach do wiadra z wodą i pompka się co zrobi? Zatrze. Nasypało ci się do środka, zatka to i nie będzie działać. Dobrze pan mówi, ale czemu po czasie? Grysu panowie nasypcie do fontanny, żeby zakryć ten brzydki plastik, ale możecie też udekorować nim fontannę naokoło. Co? Daj spokój, zobacz. Jest. Ty, jakie to ciężkie. Ja pierdziu. Dawaj, podnosim ją. No cóż, niektóre kobiety, kolokwialnie mówiąc, są ciężkie do dźwignięcia. Dawaj, dawaj, bo kobieta zobaczy i dopiero będzie. Jest pewien sukces. Najważniejsze jest, czy fontanna będzie działać. Przez jakąś chwilę będzie. Póki woda nie rozpłynie się z pękniętego wiadra. Albo pompka nie zaciągnie ziemi, którą panowie tam umieścili. Chcesz zrobić mi zdjęcie? Zobaczę, jak tam to było. No i jak, panowie? No, proszę sobie zobaczyć. Działa? No, jeszcze nie włączaliśmy. Moment kulminacyjny nadejdzie.